Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku kolejna asysta Zalewskiego. United remisuje 1-1 z Chelsea. Media uśmierciły Mino Raiolę. Agent odpowiada. Jurgen Klopp na dłużej w Liverpoolu. Manchester United chce wydać 100 milionów na napastnika. Lewandowski zaatakowany przez niemieckie media. Podolski w wieczystej Kraków? Peszko przyznał, że to możliwe. Błaszczykowski ukarany przez komisję ligi. Wczoraj zostawiliście ponad 15 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 300 nowych widzów. Nie mam pytań, jeżeli chcesz dołączyć do nas i wbić z nami 500 000, koniecznie subskrybuj kanał, no i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Za nami pierwsze półfinałowe mecze Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. W pierwszym półfinale Europa League RB Lipsk skromnie pokonało Rangersów 1-0 po bramce Angelino. W drugim półfinale Eintracht Frankfurt na wyjeździe pokonał West Ham United 2-1. Całe spotkanie na ławce rezerwowych młotów spędził Łukasz Fabiański. W pierwszym półfinale Ligi Konferencji Europy Leicester City zremisowało 1-1 z AS Romą. Przy golu Pellegriniego dla Rzymian asystował Nikola Zalewski. Był to bardzo dobry mecz w wykonaniu Polaka. W drugim półfinale Feyenoord pokonał Marsylię 3-2. W 85. minucie na boisku pojawił się Arkadiusz Milik. W czwartek rozegrany został także mecz angielskiej Premier League. Manchester United na Old Trafford zremisował z Chelsea 1-1. Jakie spotkania czekają nas dzisiaj? W najciekawszym meczu PSG zmierzy się na wyjeździe ze Strasburgiem. W Polsce ciekawie zapowiada się rywalizacja Warty Poznań z Piastem Gliwice. W miniony czwartek mieliśmy do czynienia z informacyjnym chaosem związanym ze znanym piłkarskim agentem Mino Raiolą. Najpierw w sieci pojawiła się informacja o śmierci jednego z najbardziej znanych piłkarskich agentów. Informację przekazała m.in. włoska TG Lazette. Wiadomość była przekazywana dalej przez ogromną ilość mediów oraz dziennikarzy, w tym polskich. Kilkadziesiąt minut później komunikat wydał ordynator mediolańskiego szpitala San Raffaele Alberto Zangrillo. Walczy. Jestem oburzony telefonami od pseudodziennikarzy, którzy spekulują na temat życia człowieka, który o nie walczy. Wielu znanych dziennikarzy przyznało się do błędu. M.in. Tancredi Palmeri, który jako jeden z pierwszych ogłosił śmierć Raioli. Na koniec za pośrednictwem Twittera przemówił sam Mino. Aktualny stan zdrowia dla tych, którzy się zastanawiają. Jestem wkurzony. Uśmiercają mnie po raz drugi w ciągu 4 miesięcy. To nie oznacza, że stan zdrowia Raioli jest zadowalający. Przed Mino bardzo ciężkie i trudne dni. Miejmy nadzieję, że bardzo szybko wróci do formy. Jurgen Klopp przedłużył kontrakt z Liverpoolem. Niemiecki szkoleniowiec robi kawał dobrej roboty w klubie z Anfield Road. Nic więc dziwnego, że włodarze The Reds chcą pracować z Kloppem dłużej. Według dziennikarza Davida Ornsteina z The Athletic, dzień po wygranej nad Villarrealem trener podpisał nowy kontrakt. Oficjalne potwierdzenie nastąpiło w miniony czwartek. Klopp wraz ze swoimi asystentami przedłużyli umowy z The Reds. Niemiecki trener na Anfield Road będzie pracował do końca czerwca 2026 roku. I'm in love with here and I feel fine. 54-latek zdradził, że nie zastanawiał się długo, gdy pojawiła się propozycja. Jako klub cały czas zmierzamy we właściwym kierunku. Gdy właściciele zaproponowali mi odnowienie kontraktu, zastanawiałem się, czy mam energię, by dać z siebie wszystko. Nie potrzebowałem dużo czasu, by odpowiedzieć zgodnie z prawdą. To bardzo proste. Jestem zakochany w tym miejscu i czuję się dobrze. Manchester United w najbliższym okienku transferowym planuje duże zakupy. Jednym z nich ma być napastnik Napoli. Nowy trener Czerwonych Diabłów Erik ten Hag z pewnością będzie chciał wzmocnić zespół. Będzie potrzebnych kilka transferów, które pozwolą na rywalizację o mistrzostwo Anglii. Obecnie jest to niemożliwe. Według włoskich mediów United chcą mieć u siebie napastnika Napoli, Victora Osimena. Klub z Old Trafford miał zaproponować 100 milionów euro. Nieoficjalnie propozycja została przyjęta przez klub z Neapolu. Agent piłkarza miał już spotkać się z przedstawicielami United. Nic nie wskazuje na to, aby ten transfer miał się wysypać. Według La Gazzetta dello Sport następcą Osimena w Napoli ma zostać napastnik Southampton Armando Broja. Byłby to z pewnością jeden z największych letnich transferów, aczkolwiek nie jedyny, który dokona Manchester United. Według niemieckich mediów Bayern Monachium powinien poważnie się zastanowić, czy opłaca im się przedłużenie kontraktu z Lewandowskim. Polak ma ważny kontrakt do końca czerwca 2023 roku. Negocjacje dotyczące jego przedłużenia nie rozpoczęły się. W związku z tym sam napastnik nie wie do końca, na czym stoi.
Niemieckie media powoli mają dosyć tej sytuacji, sugerując Lewemu, aby ten spuścił nieco z tonu. Na stronie WebD możemy przeczytać, że Bayern nie powinien uzależniać swojej przyszłości od polskiego napastnika. Lewandowski to teraźniejszość, a nie przyszłość Bayernu. Powinien zaakceptować to, że znakiem docenienia jego gry może być zachowanie statusu quo w kwestii kontraktu. Po 9 latach gry w Monachium i rekordzie 41 bramek jest on uważany za żywą legendę. Nie powinien narażać tego statusu za kilka milionów euro. W innym miejscu można przeczytać sugestię, według której Lewandowski powinien być bardziej skromny. Atmosfera wokół kapitana reprezentacji Polski gęstnieje z tygodnia na tydzień. Według dziennikarza Maksymiliana Kocha Bayern jest skłonny przedłużyć kontrakt, ale nie ma mowy o jakiejkolwiek podwyżce wynagrodzenia. Miejmy nadzieję, że niedługo wszystkie niejasności zostaną wyjaśnione. Adrian Mierzejewski podpisał kontrakt z nowym klubem. 35-latek podpisał kontrakt z 10. klubem poprzedniego sezonu Ligi Chińskiej Henan Songshan Longmen. Z nową drużyną związał się umową do końca tego roku. Co ciekawe, Polak przeszedł do historii. Jest pierwszym obcokrajowcem w Chinach, który reprezentował 5 różnych klubów. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Mierzejewskiemu powodzenia na nowej drodze życia. Wieczysta Kraków ma bardzo ambitne plany transferowe. Rąbka tajemnicy uchylił Sławomir Peszko. Zanim Lukas Podolski trafił do Górnika Zabrze, dużo mówiło się o jego transferze do krakowskiego klubu. Wtedy jednak były reprezentant Niemiec trafił do ekstraklasowej drużyny. Temat może wrócić, o czym przyznał Sławomir Peszko w programie Sebastiana Staszewskiego na kanale Po Gwizdku. Były reprezentant Polski przyznał, że przy dużej chęci i determinacji Podolski mógłby zostać piłkarzem Wieczystej. Gdybym bardziej przycisnął prezesa i Poldiego, to może by coś z tego naprawdę było. Jeszcze nic nam nie uciekło. Lukas spełnił marzenia swoje i kibiców Górnika. Dotrzymał obietnicy i teraz jeszcze na zakończenie kariery może trochę pograć gdzie indziej. Taki transfer z pewnością odbiłby się szerokim echem nie tylko w Polsce. Wieczysta mogłaby się pochwalić piłkarzami, którzy spokojnie daliby sobie radę na poziomie ekstraklasy. Jakub Błaszczykowski został ukarany za swoje zachowanie po ligowym meczu pomiędzy Wisłą Kraków a Wisłą Płock. Przypomnijmy, tuż po końcowym gwizdku piłkarz Białej Gwiazdy mocno skrytykował postawę sędziów, głównie Damiana Sylwestrzaka. W internecie pojawiło się też nagranie z tego incydentu. No nie chce pan nie zrobić, oby pan nie zrobił. To zawsze później robicie tak samo, z lewej też nie było, później nie było, a to robicie pięć, to na przykład. Komisja Ligi w związku z tym postanowiła ukarać zasłużonego reprezentanta Polski. Błaszczykowski otrzymał karę grzywny w wysokości 5000 zł w zawieszeniu na 6 miesięcy. Ukarany został również Luis Fernandez, który po zakończeniu spotkania uderzył w głowę zawodnika gości, Damiana Michalskiego. Hiszpan został zdyskwalifikowany na 4 spotkania. To oznacza, że Fernandez może już rozpocząć wakacje. Więcej w tym sezonie nie zagra. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce o 6 rano. Do zobaczenia!